Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku z nadwody. Z łysą głową, bez czapki dzisiaj. Jestem na łowisku Tarnpont. Właśnie zaliczam nockę. No nie nagrywałem nic w nocy, ponieważ tu było ciemno jak naprawdę. Jest to łowisko położone w lesie, moja woda klubowa. Taka, nie jest to komercja, jest bardzo płytka. Później coś o tej wodzie powiem. Przed chwilą właśnie złowiłem lina, a w nocy wpadło 5 leszczy. To poranna zdobycz. Piękny lin. Piękna zdobycz. O świcie. Lin 50 cm. Cudeńko. Na metodę z torebkami PVA. Tak wygląda ta woda, zobaczcie, to jest magia po prostu. Taki piękny leśny zbiornik, no ktoś mógł powiedzieć, że wanna, bo ma kształt, nie ma prostokąta, jest bardzo ładna, otoczona drzewami. No i teraz właśnie mamy piękny poranek. Ptaki śpiewają. Jest dość spora presja dzisiaj, albo wczoraj. Wszystkie miejsca były prawie zajęte, musiałem obejść cały zbiornik dookoła. Zacząłem się ustawiać stanowiska dwa dalej. I wyobraźcie sobie moje zdziwienie, jak zarzuciłem wędkę z koszykiem, żeby zobaczyć głębokość. Zarzuciłem gdzieś na 1/3, a tam pół metra głębokości. Zarzuciłem z boku. No ja nie znalazłem tam miejsca, gdzie byłoby metr. Czy bardzo płytka woda, ale o dziwo w tej wodzie jest leszcz, który ma 7 kilo. Takie tu pływają, dlatego dzisiaj się właśnie wybrałem tutaj na leszcza. Wieczorem się zwinął wędkarz, zająłem jego stanowisko skrajne. I teraz zobaczcie, trochę głębsze. No i przede wszystkim tam jest to coś. Tam są lilie. Piękne lilie takie w zakątku. Tam właśnie złowiłem 4 leszcze i jednego lina. Natomiast znalazłem takie jedno miejsce ciekawe, gdzieś 8 długości wędek razy 4, czyli 25 metrów około. 24 metry z przodu. I tam miałem kilka brań, złowiłem jednego leszcza, największego. 60 parę centymetrów. I tak to wygląda. Ryba na pewno tutaj jest, ryba żeruje, aczkolwiek nie ma żadnych spławów takich jakichś spektakularnych. Wędkarze też nic nie łowią ci z naprzeciwka, przynajmniej ja nie stwierdziłem, żeby coś łowili. Wiem, że jeden na końcu coś w nocy miał. Jak to z małą wodą klubową, opisom ufać nie wolno. Że oni mają takie opisy, co mają z 10 lat, nawpuszczali sumów do tych wód. Sum swoje zrobił w wielu. Tu też jest, zobaczcie, siatka. Do tych siatek należy wpuszczać złowione sumy. Po czym należy zgłaszać to bailiffowi. Nie wolno, absolutnie nie wolno suma wypuścić z powrotem. Oni później przerzucają na inny zbiornik tego suma, także... No i łowię. Mam nad sobą drzewa. Ciężko mi się używa wędek 3,90. Ja liczyłem tutaj na jakieś dalekie zarzuty, no ale takich zarzutów nie ma możliwości wykonywać. W ogóle nie wiem, czy jest sens. Przede wszystkim o tym zbiorniku. Zobaczcie, to jest las. To jest piękny las w Anglii z takim niesamowitym drzewem. Taki Robin Hood by się tu świetnie czuł. Jest to mieszany las liściastych drzew i sosen, głównie z iglastych. Trochę modrzewi tam było. W każdym razie bardzo ładne widoki, zapachy, grzyby nawet są, kurki. Problem polega na tym, że
ilość tych drzew sprawia, że w tym płytkim zbiorniku jest bardzo dużo mułu. Nie znalazłem żadnego miejsca ze żwirem, nawet gdzieś daleko. Wszędzie jest muł. Dlatego łowię dzisiaj z podajnikami, z torebkami PVA, dlatego że one mają dużą powierzchnię i torebkę z peletami. Ona się nie zapada tak w mule, natomiast przynęta znajdująca się na tej torebce też się w muł tak nie zapadnie. Oczywiście muszę się nauczyć tego zbiornika, nie było jeszcze bajlifa, nie wiem o nim nic, tyle co przeczytałem, tyle co mogę zaobserwować, wywnioskować, tyle wiem. Jedno jest pewne, zobaczcie, takie miejsce tam z liliami, z krzakiem, to jest po prostu miejsce, gdzie muszą być ryby. Tam coś musi być. Oczywiście wszędzie, gdzie są te gałęzie, tam się chroni ryba. Ona zresztą z drzew spada dużo rzeczy do wody i ta ryba wie, że tam jest taka stołówka. Niestety problem, jaki jest takich wód, i to jest dość duży. Tutaj w Anglii nikt nie sprząta, nie porządkuje tych wód, nie wyciąga z wody gałęzi. Więc łowienie pod jakimiś krzakami to jest bardzo często łowienie w zaczepach, dlatego że masa tych gałęzi spada do wody. Poza tym ja nie chcę łowić w liliach, żeby mi ta ryba w nie wchodziła, więc łowię około 2-3 metrów przed nimi. Tam sobie zanęciłem i ten lin nie wybrał mi nawet żyłki do klipa. Zdążyłem podnieść wędkę. Wygrałem z nim walkę na tym zestawie, zresztą to jest zestaw z żyłką 0,33 bodajże. Nie miał szans. Powalczył pięknie, ale padł. Nie łowiłem linów w tym roku prawie w ogóle, dlatego strasznie mnie ten lin cieszy, zwłaszcza z tej wody. Nie mam białych robaków, jestem pewien, że przy białych robakach byłoby o wiele, wiele lepiej. Zobaczcie w ogóle ciekawostkę, co robią te łabędzie na środku. Jeżeli to łabędzie nurkują w ten sposób, wystawiając kufry do góry, to znaczy, że tam nie może być głęboko. To jest właśnie śmieszna sprawa z tym łowiskiem. Problemem też wczoraj był taki, że nic nie... że nie było dużo spawów, ludzie raczej nie łowili, ryba nie brała. Ciśnienie spadało. No i za 2 godziny ma przyjść deszcz. Za 2-3 godziny. I teraz mam pytanie. Zostać, łowić po tym deszczu jeszcze troszeczkę, jak już spadnie ciśnienie i się unormuje? Czy zawinąć się, jechać do domu? No kosztem pracy właśnie. Teraz nie wiem, co zrobić. A prawdopodobnie zostanę do godziny trzeciej, żeby zobaczyć, jakie możliwości ma to łowisko, ponieważ bardzo mi się podoba. Jedyny problem jest taki, że nie wiem, gdzie są jakieś głębokie miejsca albo głębsze, gdzie ta ryba może siedzieć. A tak jak mówię, to jest jedyna woda tutaj z mojego klubu Farnham Angling Association, w której są większe leszcze. I tutaj były łowione leszcze, które miały 15 lb. 15 lb to jest praktycznie 7 kg ponad. Także taki leszcz mi się marzy, tylko cholera, jak one w tej płytkiej wodzie dorosły do takich rozmiarów, to nie wiem. Jest to leszcz. Walka z leszczem jest bardzo długa. Parę sekund. Zobaczcie, już jest przy powierzchni. Ale to jest płytka woda. Mam nadzieję, że to jakiś większy. Naprawdę ta woda w porównaniu z innymi klubowymi ma coś w sobie. Leszcze są naprawdę większe od tych. Nie rzucaj się, małe. Nie chcesz mnie posłuchać. No dobra.
więc taka opata około 60 cm. I kierunek woda. A więc idziemy ze stawami. Aperio z Mikado, uzbrony w gumę, nie trzeba niczego wiercić. Ma minusy ten podajnik, jeżeli go przyzbroimy w gumkę. Uważam, że on też jest do zastosowania w pewnych sytuacjach, tutaj na płytkiej wodzie. Być może się nadał do ładowania zanętą. Ja wolę jednak torebki peletowe. Przypon gdzieś 12-10 cm. Musiałem go dzisiaj skrócić, dlatego że miałem w nocy trzy brania, których nie potrafiłem zaciąć. Był to raczej leszcz, ale niezacięte brania leszcza oznaczają, że on zasysa i raczej jest w stanie, z jakiegoś powodu nie zacinamy. Czasami można pomyśleć, że to jest zbyt krótki przypon, ale przypon był akurat wtedy dłuższy i na pewno nie chodziło o długość przyponu. Skróciłem i dwie ryby od razu złowiłem. Także skrócenie przyponu dało od razu efekty. Teraz dumbbell skrylowy Wofters firmy Sticky, śmierdzący. Normalnie na wodach stojących używam kolorowych przyrząd, ale tu woda jest mętna. Poza tym ja łowię w mule na torebkach peletowych i tu akurat ten Wofters się powinien świetnie sprawdzać. Przypłonę stosuję z plecionki, dlatego że ona jest miękka, mocna, o wiele lepiej się układa. Bez dwóch zdań jest lepsza. I teraz torebka. Taka torebka, pelety 2 mm karpiowe, halibutowe i parę sztuk 4 mm karpiowe, halibutowe, czyli bardzo duża dawka jedzenia. Jeżeli ta ryba, można powiedzieć, zrobi taki tuman pod wodą, to rozniesie mi te pelety po okolicy. I coś takiego, ptaszek, nie strasz mnie, coś takiego powinno się świetnie sprawdzić. A żeś wyskoczył robinek. Nie mam robaków dzisiaj, nie mam co ptaszkowi dać. Muszę używać haków bezzadziorowych. Takie są przepisy u mnie. I teraz ten przypon chowamy pod torebkę. Przyciskamy i gotowy do zarzutu. Ale zanim zarzucimy gu, damy na przynętę pikantnego. Do tego kryla wzbogacimy. Natomiast do peletów idzie gu halibutowe. Czyli ogólnie łowię dzisiaj na rybne smaki. Nie mam owocowych rzeczy. A na wodzie stojącej mógłbym. No ale póki co się sprawdza. Później się pobawię kukurydzą. Na razie sprawdzam takie ustawienia. To już kolejny leszcz. To poznać po walce. O, siłacz. Trzeba uważać na to cholerne dzieło. Nie będę go w ogóle brał na siatkę, dlatego że nie chcę mi się z nim bawić, ale też ma gdzieś pod 60. Ładna ryba, bardzo ładne kolory. O kurczę, ten to jest wręcz jakaś hybryda, ma coś z jazia. To jest bardzo ciekawy okaz leszcza, ponieważ to jest hybryda. Dlatego był taki waleczny. Zobaczcie, jakie on ma. Ej, ej, silny, no cholera. No jeszcze narobił. No dobra, dobra.
przy wszystkim hybryda z pocią prawdopodobnie. Czerwonawe płetwy, nie ma takiego kształtu. Jakbym złowił taką poć, byłbym szczęśliwy. Silna ryba. Tak, hybryda jesteś z pocią czy z karpiem? Płoć. Z pocią. Bardzo ciekawa ryba. Czerwonawe płetwy. No i takie pod 50. 50 prawie. To jest mój podajnik Aperio. Tutaj mam stoper gumowy oblepiony pastą wolframową, która sprawia, że żyłka tonie. I zarzucam. Do tyłu. Podajnik go pada po łuku, a ja mam 5 metrów luzu. Kolejny mój zestaw. Praktycznie bliźniaczy, tylko podajnik jest inny. ESP 56 gramów. Uważam, że to jest jeden z najlepszych podajników do takiego łowienia. Przede wszystkim możemy łowić duże ryby. To jest do łowienia dużych ryb. Bardzo dobrze się sprawdza przy karpiach. Świetnie się sprawdza też przy linach, leszczach. O, jest właśnie broń na leszcza. O dziwo, tam w pobliżu lilii krzaków podchodzi mi też leszcz. Jak złowić tego dużego? Trudno powiedzieć, ale leszcz to jest ryba stadna. Są wypadki, że leszcz ustawia się w stadach złożonych z kilku roczników i po prostu muszę mieć sytuację, gdzie jednym z leszczy, który się skusi na naszą przynętę, będzie taka właśnie większa sztuka. A może być tak, że tutaj jest stado tych większych leszczy, starszych. No i je trzeba sprowadzić odpowiednim nęceniem, albo przy wielkości tego zbiornika to niekoniecznie muszą być na środku. Nie ma roślinności podwodnej, więc one powinny sobie przemierzać ten teren dość swobodnie. Teraz założę pelet. To jest też mój pelet, który testuję. Jest taki zwykły pelet. Trzeba nawiercić mu dziurkę. Jest nasączony w kilku olejach. No, mam spawy ryby w nęconym miejscu. Genialnie. Genialnie. Jeszcze fajnie, jakby to był karp, lin, albo właśnie ten bardzo duży leszcz. Oby nie były to takie 50 taki. A więc osuszamy podajnik. Można go włożyć do miksu, jeżeli używacie miksu, albo do peletów. To też nie wiem, teraz zobaczcie, taka torba, bardzo duża. Naprawdę dużo towaru. Pamiętajcie, że ten pelet męcznieje w wodzie, więc jego będzie dwa razy więcej. Można powiedzieć, że nie będzie go dwa razy więcej, ale będzie dwa razy więcej objętościowo. I też poprawiamy włos. Zobaczcie, ten włos musi dobrze penetrować. Na razie na tym zestawie mam cały czas świetne zacięcia. Mniej więcej tutaj trzonek jest równo z peletem, jest przerwa około 8 mm, także ten hak pracuje, ugina się, ma jak penetrować i sprawdzam, czy jest ostry. Ostry jak cholera. O. Tu nie ma twardego dna, więc się nie ma jak stępić, ale może się wbić w jakąś gałąź.
Mam dwa rodzaje siatek dzisiaj PVA. Jedną mam taką bardzo cienką, szybko rozpuszczalną. Też zobaczcie, schowałem sobie ten przypon pod spodem z plecionki. Z plecionki, bo z żuki tak. Z żuki byśmy go uszkadzali. I ładnie on leży. Trochę pikantnego gu. To jest Winda Gu Supreme, który się daje na przynętę. Natomiast Halibut Haze to jest idealny pelet właśnie do nasączania torebek. Jeżeli pomyślicie o tym, że jest muł, podajnik się lekko w nim zapada, to właśnie to gu powinno sprawiać, że rybie łatwo jest to wszystko odnaleźć. Tak? I kolejna rzecz, która poleci do wody. Zobaczcie, jak zarzucam. Zarzucam bokiem. Zarzucam w ten sposób, ale i tak mam żyłkę na kwitę. Teraz zobaczcie mój sposób ustawiania alarmów i używam tego typu hangerów. One mają ten plus, że mam tutaj trzy jakby obciążenia. Mogę je przesuwać z tej pozycji tutaj. Prawda? Mam po jednym założone, bo mi to w zupełności wystarcza. Mam go tyle, że po prostu widzę, czy się podnosi do góry, czy opada w dół. Wtedy wiem, czy to jest branie leszcza, czy branie innej ryby. No i to, co ważne jeszcze, to jest akurat taka wersja, która bardzo łatwo schodzi z żyłki. Nie uszkadza, nic nie robi. Jest metalowy, także nic nie rdzewieje. Ta część jest z nierdzewki tylko, ale tam się nic nie dzieje. Bardzo dobrze się to sprawdza. Ja właśnie ustawiam je sobie z takim łukiem. Mam bardzo dobrą sygnalizację brań. Ryba ciągnąc żyłkę nie czuje wielkiego oporu. Miejmy nadzieję, że zaraz będzie dane mi sprawdzić kolejne branie. Puste.
zapewne kolejny z linów. Piękne branie, silny objazd. I będzie szybka kapitulacja. Mam tak bezadzierowy, więc muszę uważać. No nie ma podbieraka tutaj. Cholera. Piękna sztuka. Naprawdę piękny lin. Tak, tak, tak. O tak, tak, tak. Oj, 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 oj. To już jest naprawdę piękny, piękny lin. Ponad 50 cm. Klasa. Tak więc udało się upolować pięknego lina. Od razu mi lepiej. Mało linów w tym roku, mało wypraw linowych i taki lin po prostu cieszy. Gdybym miał białe robaki, ale nie mam. Zobaczcie, podstawa to są te kijki. To już jest mój nieodzowny element mojego łowienia. Dlatego, że teraz wiem, że mam żyłkę na klipie. Jestem w stanie ją odczepić i wiem, że łowię na 8 długościach wędek. 3,60 i tam łowię na 7,5. Nie, tam łowię na 7,5. Tak, 8 i 7,5. Także cokolwiek by się nie działo, mogę zmienić wędkę, na przykład wziąć fidera i też zarzucę w tamto miejsce, ponieważ sobie na tych kijkach wszystko odmierzę. Bardzo ważna sprawa. No, chcę zaspodować teraz. Ale boję się, że sprowadzę łabędzie i wszystkie kaczki. Trzeba robić to sprytnie, ponieważ te bydlęta, jak tylko widzą z pomba, to od razu lecą. Wczoraj zrobiłem w ten sposób, że rzuciłem parę razy z pomba. Jak one płynęły w moją stronę, to rzuciłem go w inne miejsce. I one popłynęły w drugie. Były zdezorientowane, nie wiedziały dokładnie, gdzie ląduje. Całe szczęście, że to są krzyżówki, a nie te takie mniejsze kaczki. Takie, które nurkują na 3 metry, wszystko wybiorą. Zobaczcie w ogóle ten las. To jest niesamowite. W UK jest bardzo mało lasów. Anglicy wycięli lasy, ponieważ albo uprawiali ziemię, albo drzewa wycięli, zwłaszcza sosny, poszły na budowę okrętów. Tu taki dąb. To jest naprawdę, jeśli chodzi tym lasem, zapach, grzyby, proszę, tu nawet coś rośnie. Oczywiście jest za sucho, żeby rosły normalne grzyby. Tam kurki rosną dalej, ale tylko dlatego, że to jest taki dół w pobliżu wody, bardzo wilgotny, ale ogólnie bardzo mało deszczu było ostatnio. Popadało parę przedwczoraj chyba, może to tak wygląda, ale ogólnie jest susza. Nie jest dobry czas w ogóle w UK. Zbiorniki wody pitnej, te retencyjne, mają bardzo niskie stany. A chyba w Europie jest taka sytuacja. Z tego co wiem, we Francji jest mało narzekali na opady. We Włoszech jest potworna susza. Także zmiany klimatyczne co chwilę. Jak nie za zimno, to za gorąco. No a przede wszystkim ja nie mam jak łowić brzan dobrze u siebie, ponieważ niestety jak woda nie płynie mocno, ta rzeka, ta miza staje, robi się jak kanał, robi się, prawie w ogóle nie ma ruchu, a tam ta ryba potrzebuje natlenionej wody, więc ona od razu idzie w pobliżu jazów, a tam nie ma jak łowić. No, ale tutaj można łowić linę. Zobaczcie, takie dno, czyli tu jest normalny piasek. Dno jest twarde, ale ono będzie pokryte właśnie warstwą liści. Te drzewa zostawiają co roku olbrzymi ładunek
liści właśnie. No nic, chyba jednak zanęcimy. Zimorodek, też dobry znak. Czyli powracając do tematu, jest taka mieszanka, pelety, konopie, halibut i karp, kukurydza i taki miks ziaren. Także teraz wprowadziłem zaledwie 3 z pomby, bo w tamto miejsce więcej nie trzeba. Tam cały czas widać, że ryba jest, ja natomiast nie mam brak. Kolejny z linów. A, z tego już zmierzymy. O, 48, nawet 49 prawie. Proszę. Centymetrów. Piękna, ślicznutka linowa. Ale ogonek to ty masz. Jakie wy jesteście piękne linki. Ech. Na jednym zestawie miałem pociągnięcia, 2. Później nic się nie działo, nie miałem ryby. Dlaczego? Dlatego, że był tępy hak. Zobaczcie, taka piłka, nie wiem, chyba dałem za nią 10 funtów. To jest taki Jaga, z Jaga tak się nazywa ta firma. To jest taki mini ostrzałka do haków. To jest bardzo dobra rzecz i uważam, że każdy powinien ją mieć, dlatego że bardzo często podczas łowienia hak się tępi. Jeżeli nie będziecie mieli narzędzi, albo musicie zmienić hak, a bardzo często albo się nie chce, albo nie ma. I problem jest później taki, że nie zacinamy dobrze ryb. Nie wiem, czemu ten hak się tutaj stępił, na czym, może na jakiejś gałęzi. W każdym razie właśnie czymś takim bardzo szybciutko doprowadziłem go znowu do ostrości. Ten czubek mu się lekko gdzieś tam zagiął, trzeba było to naprostować, obszlifować. No. Także taka rzecz jest bardzo przydatna.